Od wielu lat Władimir Putin prowadzi wiele gier, drożąc się przy tym z całym światem, a od 8 lat prowadzi działania dążące do tego, do czego sam się przyznał 21 lutego. Podczas orędzia do narodu prezydent Federacji Rosyjskiej wypowiadał się, iż konieczne jest uznanie niepodległości Donieckiej, a także Ługańskiej Republiki Ludowej, dodając przy tym, iż Ukraina to nieodłączna część historii Rosji. To, co się wydarzyło rankiem 24 lutego, poruszyło całym światem. Takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał. Niezamiedlitelne przyznać niezależność i suwerenitet Donieckiej Narodnej Republiki i Ługańskiej Narodnej Republiki. Proszę Federalne Собрание Российской Федерации поддержać to решение, a zatem ratyfikować договоры o дружбе i взаимопомощи z obiema republikami. Wiele osób mogłoby się zastanawiać, po co to wszystko, do czego tak naprawdę dąży Władimir Putin i dlaczego zachowuje się w taki sposób, co sprawia, że każdy czuje przed nim ogromny respekt. Jednak w tym celu musimy cofnąć się trochę w czasie. Władimir Władimirowicz Putin urodził się 7 października 1952 roku w Leningradzie, czyli mieście wielu imion, gdzie po upadku ZSRR powróciła nazwa Sankt Petersburg. Jego rodzina od lat była różnie powiązana z władzą rosyjską, jednak nie da się połączyć wielu informacji, patrząc w kierunku rodu Putina. Jest to jedna z najpilniej strzeżonych informacji w kraju. To co wiemy, to na pewno wiele mitów i legend. Wiadomo jednak, iż nadworny kucharz takich postaci jak Lenin czy Stalin był dziadkiem obecnego prezydenta Federacji Rosyjskiej. Spiridon Putin cieszył się ogromnym zaufaniem ze strony bolszewickich dyktatorów. Tak w sumie, to nie ma na to wielu dowodów, ale rodzina to potwierdza. Putin był drugim dzieckiem Władimira Spirydynowicza Putina, a także Marii Iwanowy z domu Szełomow. W tym miejscu możemy przeskoczyć praktycznie do 1975, w którym udało mu się skończyć studia na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu w Leningradzie. Co ciekawe, jego pracę dyplomową nosiła tytuł wymiana towarowa zgodnie z klauzulą największego uprzywilejowania w prawie międzynarodowym. Patrząc na jego wcześniejszą edukację, można zaznaczyć jeden aspekt. Mianowicie, wiele źródeł podaje, że Putin był trudnym dzieckiem i dużo osób nie wykluczało, iż w przyszłości nie uda mu się niczego osiągnąć. A nawet uważali, że stoczy się w kierunku popełniania przestępstw. A to obecnie jest ciekawym stwierdzeniem. W czasach studiów został dostrzeżony przez KGB, czyli Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR. I z tego właśnie tytułu w 1984 został on wysłany do szkoły szpiegowskiej w Moskwie. 27 czerwca 1997 w Petersburskim Instytucie Górniczym pod przewodnictwem rektora Władimira Litwinienki Putin obronił pracę doktorską z zakresu ekonomii na temat planowania strategicznego zasobów regionalnych w warunkach kształtowania się stosunków rynkowych. Tutaj oskarżano go o plagiat podczas objęcia przez niego prezydentury. Jednak Putin staje za tym, iż po prostu powoływał się na amerykańskie podręczniki. Rok 1975. Putin wstąpił do KGB i po przeszkoleniu rozpoczął on pracę w kontrwywiadzie, zanim został przeniesiony. Jak wcześniej wspomniałem, Putin został wysłany na kolejne szkolenia, które odbywały się w Moskwie, a dokładnie w Instytucie Czerwonego Sztandaru imienia Ruija Andropowa. Rok później, używając tożsamości jako tłumacz, służył we wschodnich Niemczech do 1990. Jednak jeżeli chodzi o ten okres jego życia, nie jest on do końca jasny. Ciężko zyskać potwierdzone informacje, ale to nie powinno nikogo dziwić. Takie było jego zadanie. Pomimo tego, że wiele osób wypowiada się, że jego praca była głównie bezużytecznym zbieraniem materiałów, prawdopodobnie było to tylko przykrywką dla faktycznego zaangażowania w działania KGB. W 1990 powrócił on do Leningradu jako członek aktywnych rezerw, zajmując się rekrutowaniem nowych studentów do KGB. 28 czerwca 1991 Władimir Putin został mianowany szefem Komisji do Spraw Stosunków Zewnętrznych Urzędu Prezydenta Miasta, gdzie w głównej mierze odpowiada za promocję stosunków międzynarodowych, a także inwestycje zagraniczne. To na tym stanowisku udało mu się znacząco zaniżyć ceny stali, aby ją eksportować w zamian za zagraniczną pomoc żywnościową, która nigdy nie dotarła. Czy jakieś konsekwencje w związku z manipulacją cenami zostały wyciągnięte w kierunku obecnego prezydenta Rosji? W teorii tak, w praktyce nie. Część osób była oburzona, domagali się zwolnienia go ze stanowiska. To nic nie dało, bo on w tym miejscu aż do 1996. 26 marca 1997 Putin zostaje zastępcą szefa sztabu prezydenckiego Borysa Jelcyna i piastował to stanowisko przez rok. Tutaj zaczyna się dosyć istotny okres, jak i samo nazwisko Borysa Nikołajewicza Jelcyna, który mianował Putina następnie dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, która została przekształcona 3 kwietnia 1995 z Federalnej Służby Kontrwywiadowczej.
Szacuje się, że liczy ona 200 do nawet 350 tysięcy funkcjonariuszy, a także tajnych współpracowników. Co ciekawe, 31 grudnia 1999 rozpoczyna się historia prezydenta Rosji, który nie ustępuje ze stanowiska praktycznie wcale od tego momentu. Mianowicie tego dnia Jelcyn dosyć niespodziewanie składa rezygnację, a zgodnie z rosyjską konstytucją to właśnie Władimir Putin przejął to stanowisko. Tego dnia podpisał swój pierwszy dekret odnośnie do gwarancji dla byłego prezydenta i członków jego rodziny. Dawało to dużo, ponieważ gwarantowało, iż wiele występków było puszczanych płazem. Szczególnie odnosiło się to w przypadku skandali korupcyjnych powiązanych ze szwajcarską firmą Mabetex. Tutaj zaczyna się okres, w którym wiele informacji zostaje zatajonych lub zamiatanych pod dywan. Pomimo przekazywania tysięcy dokumentów przez szwajcarską prokuraturę w 2000 roku, Putin umorzył sprawę. Marina Selej wyciąga sprawę wcześniej wspomnianej korupcji Putina w eksporcie metali z 1992. Czy coś się stało w tej sprawie? Nie do końca. Sprawa dosyć szybko została uciszona. Wiele osób przygotowywało się do objęcia prezydentury, jednak to Władimir Putin 26 marca 2000 roku wygrał w pierwszej turze i to znacząco, posiadając 53% wszystkich głosów. Pierwszy za всю историю naszego государства, za всю rosyjską historię, pierwszy верховная власть w stronie передается самым демократическим, самым простым образом, по воле народа, законно и мирно. Геннадий Андреевич Зюганов z Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej z 29% głosów. Dalej nie ma co patrzeć, wyniki były mało znaczące. Warto mieć na uwadze, iż Putin już wtedy nie pozwolił na użycie mediów publicznych przez niektórych kandydatów. A także nie brał on udziału w żadnej debacie politycznej. Miało to znaczące przełożenie na pewne zwycięstwo w pierwszej turze. Dosyć szybko po objęciu prezydentury, Władimir Putin stanął przed krytyką związaną z niewłaściwym postępowaniem związanym z katastrofą okrętu podwodnego Kursk. O co dokładnie chodziło w tej sprawie? Okręt K-141 Kursk, pierwszy raz po upadku Związku Radzieckiego, wziął udział w manewrach wojskowych, podczas których 12 sierpnia 2000 roku okręt został zniszczony i zatonął wraz z załogą. To, co uderzyło najbardziej, to duży problem związany z przestarzałym rosyjskim sprzętem ratunkowym, który uniemożliwiał przeprowadzenie akcji, a także system biurokratyczny, który nie pozwala na jakąkolwiek pomoc międzynarodową. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie zgodziło się na jej przyjęcie. Był to zapalnik, po którym wylała się znacząca krytyka na prezydenta Rosji. W latach 2000-2004 Putin na dużą skalę rozpoczął zbieranie wyraźnego poparcia wśród oligarchów, którzy zawiązywali sojusze z prezydentem Rosji w zamian za pozostawienie im większości przysługiwanych im uprawnień. Większa część koneksji Putina z początków kariery znajduje miejsce wśród najbogatszych ludzi na świecie. Zajmują się wieloma strategicznymi sektorami Kremla, takimi jak bankowość, energetyka czy media. Wszystko dzieje się za sprawą wielu lukratywnych kontraktów z państwowymi koncernami. Jednak sukces, jaki osiągnęli, stawia ich pod ścianą Putina. Można zaznaczyć, iż są oni obecnie już jego marionetkami. Tutaj warto zaznaczyć, co dzieje się w obecnej sytuacji. Oligarchowie, których uzna się za istotne osoby budujące majątek Putina, zostaną i zostały już zarzucone sankcjami. Jednak obecnie nie są jeszcze tak mocno dotkliwe. Dzisiaj potrzebujemy konkretnych działań. Ja jadę do Brukseli w jednym zasadniczym celu. Po to, żeby wypracować bardzo konkretny, dotkliwy pakiet sankcji. Będzie to widać z dnia na dzień. Choć sam prezydent zapewnia biznesmenów, iż takie działania, jakie obecnie widzimy, były niezbędne. To, co происходит, to wynużdzienna miera. Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. 14 marca 2004 roku Putin pozostaje wybrany na drugą kadencję, miażdżąc rywali, otrzymując aż 71% głosów. Już w 2005 roku w przemówieniu na Kremlu wypowiadał się, iż upadek Związku Radzieckiego to największa katastrofa geopolityczna XX wieku. Podczas tego samego przemówienia wyraźnie zostało zaznaczone przez prezydenta, iż jednym z największych priorytetów Moskwy jest obrona ludności rosyjskojęzycznej za granicą. Co ciekawe, podkreślił, iż te zagadnienia nie mogą być przedmiotem ani politycznych, ani dyplomatycznych targów. Jak powszechnie wiadomo, Putin ze względów konstytucyjnych nie był w stanie ubiegać się na trzecią kadencję z rzędu na prezydenta. Jego zastępcą został pierwszy wicepremier Dmitrij Miedwiediew. A Putin został premierem, utrzymując przy tym swoją polityczną dominację. Moskwa, 24 września 2011. Miedwiediew oficjalnie zaproponował kandydaturę Władimira Putina jako prezydenta w 2012 roku. Ten oczywiście to przyjął.
Tutaj warto zwrócić się, iż po 4 grudnia 2011 dziesiątki tysięcy Rosjan zaangażowało się w protesty związane z fałszerstwem wyborczym do parlamentu. Można powiedzieć, że był to jeden z największych protestów za czasów Putina. Jednak do dziś wszystkie zarzuty związane z fałszowaniem wyborów zostały stłamszone. Putin w latach 2005-2012 rzeszył ogromną liczbę parlamentarnych grup, które były po prostu lojalne wobec niego. Już pierwszego dnia prezydentury, a dokładnie 7 maja 2012 roku, zostało wydanych aż 14 dekretów prezydenckich, o których mowa była w wielu artykułach programowych Putina podczas kampanii prezydenckiej. Na przełomie roku 2012-2013, przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi, Putin i jego partia zaostrzyli przepisy przeciwko społeczności LGBT, szczególnie w Sankt Petersburgu. Od 8 lat toczą się działania wojenne na linii Rosji i Ukrainy. Od czego to się wszystko zaczęło? Możemy wymienić na samym początku rok 2013, a dokładniej listopad. Prorosyjski prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Czy była to decyzja, którą prezydent Ukrainy w tamtym okresie wypowiedział sam? Nie do końca. Duże naciski na podjęcie takiej decyzji miał wpływ ze strony Władimira Putina, który powiedział, iż będzie w stanie pomóc ukraińskiej gospodarce. Był to zalążek do tego, co widzimy w ostatnich dniach i łatwością, z jaką wojska rosyjskie wtargnęły na teren Ukrainy. Odrzucenie ze strony Janukowicza spowodowały ogromną falę protestów na ulicach Kijowa. Niepokoje narastały, a siły bezpieczeństwa starały się stłumić protestujących. Pod koniec lutego 2014 Janukowicz uciekł, a stolica wpadła w ręce proeuropejskich partii opozycyjnych. W tym także miesiącu wojska rosyjskie zostały wysłane na granicę z Ukrainą na nieoczekiwane ćwiczenia wojskowe. Sytuacja jak z ostatnich tygodni. Co się stało następnie? Wtargnięto na budynki rządowe na Krymie, a także przyjęto kontrolę nad krymskimi lotniskami. W listopadzie 2014 miały miejsce przemieszczenie broni z Rosji do kontrolowanych przez separatystów wschodniej części Ukrainy. Plan Putina jest realizowany dokładnie tak, jak sobie to zaplanował. Skoczmy obecnie do 2019, w którym to władze rosyjskie podały, iż mieszkańcy samozwańczych republik Donieckiej oraz Ługańskiej mogą w dosyć uproszczonym trybie uzyskać rosyjskie obywatelstwo. Takie zmiany były z góry planowane, aby zwiększać ludność rosyjską na tych terenach, co w dosadny sposób wykorzystał Władimir Putin w swoich ostatnich przemówieniach. To, co stało za tym pomysłem, to możliwość wprowadzenia tzw. oddziałów pokojowych, aby bronić swoich obywateli. 8 listopada 2016 roku odbyły się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Głównymi kandydatami do objęcia Białego Domu byli była sekretarz stanu Hillary Clinton oraz republikanin Donald Trump, który nieoczekiwanie, patrząc po wstępnych sondażach, wygrał wybory. Jednak jaki związek ma w tym wszystkim prezydent Rosji? Przede wszystkim wiele źródeł podaje o możliwej ingerencji w te wybory i o oczernianiu Hillary Clinton, aby zaszkodzić jej w finalnym przejęciu Białego Domu. Obydwoje oczywiście zaprzeczali, jakoby Rosja miała jakiekolwiek wpływy na te wybory. Jednak to republikanin miał lepszy wpływ na działania Władimira Putina. Stwierdził on także, iż ingerencja z ich strony była teoretycznie niemożliwa. Warto dodać, iż Donald Trump pochwalił prezydenta Rosji w ostatnich dniach, twierdząc, iż uznanie przez Putina niepodległości separatystycznych republik na wschodniej Ukrainie to genialny krok. To, co także wymienił były prezydent Stanów Zjednoczonych, to przede wszystkim uznanie, iż siły na granicach Ukrainy to najsilniejsze siły pokojowe, jakie kiedykolwiek widział. I dodał, iż mogliby oni pomóc na ich południowej granicy z Meksykiem. 18 czerwca 2018 odbyły się wybory prezydenckie, które, jak się można domyślić, Putin wygrał, deklasując rywali, zdobywając ponad 3/4 wszystkich głosów. Jego kadencja, jakby ktoś się zastanawiał, będzie trwała jeszcze do 2024. Rok później mogliśmy zauważyć zmasowane ataki ze strony rządzącej partii, którym celem była ingerencja w wyniki ogólnokrajowych wyborów regionalnych, eliminując wszystkich kandydatów opozycyjnych. Przyczyniło się to do zmasowanych demonstracji, w związku z którymi doszło do masowych aresztowań. 15 stycznia 2020 Putin zasugerował zmiany w konstytucji, tzw. drobne poprawki, które umożliwiłyby mu rozszerzyć jego władzę polityczną po prezydenturze. O poranku 24 lutego rozpoczął się atak na Ukrainę ze strony rosyjskiej. Wojska przekroczyły granicę, a doszło do tego, czego nikt się nie spodziewał. Po dokładniejszej i najbardziej aktualnej informacji zapraszam Was na kanał Globalisty, który na swoich live'ach dokonuje weryfikacji wielu informacji i przekazuje je na bieżąco. To, co warto zaznaczyć, to zmasowane protesty, dziejące się w większości krajów na świecie, w tym także Rosji. Jednak są one tłamszone siłą, inaczej wygląda to na przykład w Polsce.